Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Proszę Państwa, ta dzisiejsza konferencja prasowa jest w jakimś sensie podsumowaniem całego poprzedniego sezonu, choć takie podsumowanie z podziękowaniem dla zawodników i dla zespołu trenerskiego mieliśmy wkrótce po zakończeniu play-offów, ale przede wszystkim jest otwarciem nowego rozdziału w koszykarskim Górniku, w koszykarskim Wałbrzychu, czyli inaczej mówiąc, rozpoczynamy w ten sposób realizowanie kolejnego etapu rozwoju koszykówki w Wałbrzychu. Obecność wszystkich tu osób jest w oczywisty sposób nieprzypadkowa i ma swoje poważne i formalne znaczenie. Bardzo cieszę się, że w wyniku tych rozmów, które prowadzone były przez Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych, wsparcie koszykarskiego zespołu, jak i rozmowy prowadzone przez przedstawicieli grupy lokalnych przedsiębiorców reprezentowanych tutaj przez pana Wojciecha Chodaniewicza, z udziałem oczywiście zasadniczych do tej pory sponsorów tytularnych Wałbrzycha, czyli grupy Trans-EU oraz Zamek Książ, doprowadziły do tego, że możemy dzisiaj poinformować, że przechodzimy do kolejnego wyższego etapu profesjonalizacji koszykarskiego Górnika i zespołu seniorów koszykarskiego Górnika w Wałbrzychu. W najbliższym czasie zostanie powołana spółka, która będzie organizowała i będzie też jakby fundamentem ekonomicznym, organizacyjnym, formalnym drużyny seniorów Górnika Wałbrzych. Podjąłem decyzję w porozumieniu z wszystkimi uczestniczącymi w tym procesie, aby zasadniczymi udziałowcami tej spółki był Zamek Książ i w mniejszym stopniu Aqua Zdrój i oczywiście nasz partner wieloletni, czyli Stowarzyszenie Koszykarskiego Górnika. Ta profesjonalizacja to będzie wyższy poziom organizacji, wyższy poziom formalny, wyższy poziom przygotowań drużyny seniorów i oczywiście zabezpieczenie finansowe na najbliższy sezon. Miasto Wałbrzych, tak jak do tej pory, będzie zgodnie z decyzjami, które podejmuje Rada Miasta, podejmują kolegialnie wszystkie uczestniczące w tych decyzjach ciała, będzie wspierać profesjonalny i na wysokim poziomie wyczynu sportowego zespół Górnika Koszykarskiego Wałbrzych. Będziemy to robić konsekwentnie, tak jak do tej pory to robiliśmy, oczywiście wspierając również inne dyscypliny sportowe. Dzisiejsza konferencja wiąże się i to jest niewątpliwie być może personalnie najważniejsza informacja. Zaproszenie tych wszystkich osób, które brały udział, podmiotów do dalszej wspólnej batalii o jak najlepsze miejsce w pierwszej lidze, a tak naprawdę chodzi nam oczywiście znów o batalii o awans, przyjął nasz ambasador Wałbrzycha, wieloletni zawodnik, trener, pan Andrzej Adamek. Bardzo dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia. To dla nas ważny moment. Kilkakrotnie, a może nawet od dłuższego czasu, wielu kibiców, sportowców, mieszkańców Wałbrzycha podpowiadało nam, zastanawiało się, jak zrobić, żeby pan Andrzej Adamek podjął się tego przecież niełatwego, ale jednak ważnego dla nas wszystkich i również dla pana Andrzeja zadania, jakim jest poprowadzenie pierwszej drużyny seniorów Górnika Trans-EU Zamek Książ do awansu. Wierzymy głęboko, że tak będzie i wierzymy głęboko, że będzie to
właśnie udziałem naszym w tym najbliższym sezonie. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy do tej pory wspierali, zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. Mówię tutaj o Zamku Książ, mówię o grupie TransEU, mówię również o przedsiębiorcach wałbrzyskich. Ja w imieniu miasta, w imieniu radnych mogę powiedzieć, że będziemy nadal wspierać tak, żeby podstawy finansowe były dla całej drużyny bardzo dobre i stabilne, a dla wszystkich innych pozostałych drużyn koszykarskiego Górnika, jak i dla innych dyscyplin sportu również na odpowiednim poziomie. Tyle z mojej strony. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, że mogliśmy się dzisiaj spotkać, rozpoczynając zupełnie nowy etap w rozwoju koszykówki w Wałbrzychu. Dziękuję bardzo. Bardzo myślę, że pana trenera zostawimy sobie na deser. Najwięcej pytań będzie. Pani prezes, bardzo prosimy. Z perspektywy sponsora, głównego udziałowca, głównego spółki. Szanowni Państwo, Zamek Książ od wielu sezonów wspiera wałbrzyski Górnik, koszykówkę. Zbierając te doświadczenia, a zwłaszcza patrząc na wyniki, które osiągnął klub sportowo, ale przede wszystkim patrzymy w kontekście frekwencji, w kontekście ekwiwalentu reklamowego, który niósł ze sobą chociażby w nazwie Zamek Książ, Górnik Zamek Książ TransEU. Dla nas, my to oceniamy bardzo pozytywnie, ekwiwalent reklamowy był bardzo wysoki, przerósł nasze oczekiwania, w związku z tym tak naprawdę połączenie tych dwóch mocnych symboli Wałbrzycha, czyli wałbrzyskiego Górnika i Zamku Książ, jakby jest naturalne. My cieszymy się, że możemy po raz kolejny jeszcze bardziej mocniej związać się z klubem. Tutaj to, co wykonało stowarzyszenie w ostatnich latach, powoduje, że tak naprawdę ta decyzja dla nas była oczywista i stąd też deklaracja ze strony spółki i mocniejsze zaangażowanie spółki Zamek Książ, budowanie też marketingowe i całej społeczności Górnika poprzez wzmocnienie z naszej strony. My też patrzymy przez pryzmat jakby promocji Zamku, Wałbrzycha, poprzez to, co robi klub, bo pamiętajmy, że to jest 17 meczów wyjazdowych, gdzie promowane jest miasto, gdzie promowana jest spółka Zamek Książ. Bardzo też pozytywnie oceniamy te wszystkie akcje marketingowe, które do tej pory działy się w klubie i mam nadzieję, że poprzez połączenie tych dwóch sił jeszcze bardziej będziemy mogli być widoczni na mapie tutaj naszej lokalnej, ale przede wszystkim krajowej, z czego jesteśmy, na co się bardzo cieszymy i z czego bardzo też, na co bardzo też liczymy. Więc tutaj pełne wsparcie ze strony spółki Zamek Książ będzie i to zresztą po rozmowie z panem prezydentem taka też decyzja tutaj wspólnie zapadła, bo to przede wszystkim musiał być, zgodzić się na to właściciel, czyli prezydent, na to, by spółka mogła stać się udziałowcem w spółce Górnik Kosz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy pana Ryszarda Budka o zabranie głosu. Ja nawiążę tutaj do fragmentu wypowiedzi pana prezydenta, który stwierdził o tym, że rozpoczyna się nowy etap. W tym momencie chciałbym posłużyć się takim porównaniem, które przychodzi mi do głowy, że realizacja każdego projektu, nie tylko w sporcie, w każdej dziedzinie, to często, no, porównując do takiej terminologii sportowej, nie jest to sprint, bieg krótkodystansowy, czy można to porównać do biegu na tych długich dystansach, a ja bym się tutaj posłużył takim porównaniem, może właśnie nie biegu maratońskiego, czasami niektóre projekty trwają długo, ale sztafety. I wiadomo, że w każdej sztafecie, żeby osiągnąć końcowy sukces, no, poszczególni biegacze muszą spełnić swoje zadanie. My jako stowarzyszenie, no, mamy takie poczucie, że nawet w tym dość długim czasie przebiegliśmy o jedną zmianę za długo, i nadeszła odpowiednia pora, aby tą pałeczkę przekazać w kolejne ręce. Tu, co jest dla mnie też takie bardzo istotne, żeby to jak gdyby wybrzmiało, że ten zespół zawsze w takiej sztafecie jest wspólny. I nawet jeżeli się tą pałeczkę przekazuje dalej, no to kibicuje się, żeby na tej mecie, no, no, osiągnąć ten sukces. No i wydaje mi się, że tą pałeczkę przekazujemy w dobre ręce. To jest taki ważny moment, no bo wiadomo, przy każdej zmianie są pewne zamieszania, ale wydaje mi się, że jesteśmy na tyle dobrze przygotowani, żeby ta pałeczka nigdzie nie spadła, żeby ten kolejny zawodnik, no, osiągnął ten oczekiwany przez nas sukces.
A tutaj jeszcze chciałem, korzystając z okazji, zaapelować, no przede wszystkim ten klub to jest nasze wspólne dobro, nas wszystkich Wałbrzyszan, kibiców, i taki apel właśnie szczególnie do kibiców, może nie do widzów, że oni są bardzo ważni w tym projekcie i no, jak gdyby kibicowanie klubowi to nie są tylko przywileje, ale i obowiązki. I to, co mi cały czas przychodzi do głowy, że nawet jeszcze w momencie, kiedy graliśmy te finały, ja spotykałem osoby, które mówiły, że są kibicami Górnika, pamiętają te czasy jeszcze o Siru, kiedy wszyscy kibicowali, jaka to była świetna atmosfera. I pytam się, oczywiście widzimy się na meczu? Nie, nie, bo ja już nie chodzę. I teraz ten apel do kibiców, że każdy z nas ma kogoś, nie wiem, w rodzinie, znajomego, w pracy, dzieci, no po prostu ten nasz obowiązek. Przekonajmy te osoby, że tu się naprawdę dzieją fajne rzeczy, że warto te osoby ściągnąć, żebyśmy no, tą atmosferę nie mieli tylko taką jak na finałach, ale jak gdyby na każdym meczu, bo to jest świetny sposób spędzania czasu. A obowiązek każdego kibica to właśnie no, nie tylko przychodzić na te mecze, ale starać się no, nieść tą wiadomość, że to jest naprawdę fajny projekt i warto tutaj ten czas spędzić. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wojtku, proszę. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie do tego szacownego grona. Ja reprezentuję środowisko wałbrzyskich przedsiębiorców, którzy rok temu zdecydowali się zawiązać Radę Biznesu przy stowarzyszeniu. Wspieraliśmy przez cały poprzedni sezon działania klubu i tak samo mamy zamiar robić to dalej. Chcemy zapraszać nowych przedsiębiorców, nowe firmy wałbrzyskie do tego całego projektu i na pewno będziemy robili wszystko, żeby pomóc organizacyjnie i finansowo w rozwoju tego klubu na najbliższe lata. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym może rozpocząć to, co mam do powiedzenia, od podziękowań tutaj w stronę Pana Prezydenta i w stronę, prawda, Pana Ryszarda Burtka, bo w zasadzie to wiele ostatnich lat koszykówka, że tak powiem, była, opierała się na dwóch, można powiedzieć, sponsorach czy mecenacach, tak, czyli praca, na Twoje ręce, Ryszard, chciałbym podziękować wszystkim ludziom ze stowarzyszenia za to, że ten klub po prostu przez tyle lat, ja nie waham się powiedzieć, w pewnym momencie został ocalony od tego, aby po prostu popaść w nicość. I naprawdę za tą pracę, która została wykonana, panu prezydentowi za wieloletnie wsparcie, które wykazywał dla tego klubu i dla tej dyscypliny sportu. A teraz tak jakby, nie wiem, rozpoczyna się tutaj, można powiedzieć, nowy etap, o którym wszyscy mówimy. Dziękuję pani prezes za, może nam powiedzieć, nowe otwarcie w klubie, bo to są takie momenty, myślę, które potwierdzają tylko to, że strategia, która została kiedyś wyznaczona, ona jest jakby słuszna. Wrócę się tutaj troszeczkę, nie wiem, 7 lat temu rozmawialiśmy, akurat tak się też wybrało z panem Ryszardem na ten temat, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest możliwe, że to się da zorganizować. Ja tu podkreślałem też zawsze jedną rzecz, że sport to jest projekt długoterminowy. I tutaj nie należy, że tak powiem, wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Zawsze ten awans, jak się nie udawało go walczyć, ja mówię, że wszystko się dobrze, w dobrym kierunku toczy, bo tak naprawdę najważniejsze jest zbudowanie organizacji i kibiców. Jeżeli sala jest wypełniona i kibice naprawdę widać, że to już jest ten moment, to jest właśnie to, czego było, myślę, przez wiele lat potrzeba. A z kolei bardzo istotną rolę spełnia tutaj organizacja, ponieważ, proszę Państwa, nie ma nic gorszego niż wywalczenie awansu w momencie, kiedy organizacja nie jest gotowa, żeby ten awans po prostu odpowiednio na swoje barki przyjąć. Także ja myślę, że powolutku zbliżamy się tutaj do tego momentu i organizacyjnie ze strony, prawda, nie wiem, stowarzyszenia i spółki, która za chwileczkę powstanie, do tego, aby być na takim miejscu. Ta praca, która w tym roku będzie wykonywana, ona jest bardzo szalenie istotna, bo to jest, spółka jest niezbędna. Umówmy się, że spółka jest niezbędna, jest wymagana, prawda, jeżeli myślimy o tym, aby grać kiedyś w Ekstraklasie. No i te prace, to jest, myślę, największe wyzwanie. To, na której zmianie sztafety jesteśmy w tym momencie, że tak powiem, to się dopiero okaże po sezonie.
Natomiast tutaj nie pozostaje nam nic innego. Pan prezydent, jak wiadomo, zawsze sobie wyznaczał, tą poprzeczkę zawieszał bardzo wysoko. My również mamy ją w tej chwili, jakby można tak powiedzieć, zawieszoną wysoko. Natomiast no, postaramy się jakby tutaj do tej rytmu pracy pana prezydenta dostosować i zrobić wszystko, że tak powiem, co jest w naszej mocy, aby tą spółkę rozwijać i abyśmy osiągnęli takie wyniki, jakie będą, żeby satysfakcjonowały naszych kibiców. I w tym kontekście naprawdę musimy się zacząć, albo powiedzieć tak kolokwialnie, zabrać do pracy bardzo szybko, ponieważ niektórzy nasi rywale są troszeczkę już przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Na pewno są. Tak, kilka. Właściwie nie mogę kogo zacząć. Takie pytanie próżnie rzucę, bo nie wiem kogo zapytać. Kiedy spółka powstanie? Spółka powstanie w ciągu najbliższych 2 tygodni. To raczej jest kwestia czysto formalno-prawna, a nie decyzji, które zostały podjęte. Jakim kapitałem założycielskim? W tej chwili mi jest trudno powiedzieć, ale takim, jaki będzie bezpieczny do tego, żeby spółka normalnie działała. Udziałowcami są spółki miejskie, czyli przede wszystkim Zamek Książ i Aqua Zdrój oraz stowarzyszenie. A rozumiem, że spółka zgłosi zespół do Ekstraklasy, tak? Bo 5 lipca upływa termin wystąpienia o licencję, więc to będzie spółka. Podmiot występował o licencję do pierwszej ligi, tak? A. Takie jest założenie, ale nie ma takiego przymusu, bo jest możliwa cesja praw ze stowarzyszenia na spółkę, więc może się też odbyć po tym terminie. Sponsorzy zostają wszyscy, tak jak było do tej pory? Też chyba dla Ciebie pytanie, tak? Jeżeli chodzi o grupę sponsorów, która była w układzie biznesu, to jak najbardziej mamy takie deklaracje, ale też się na to nie zamykamy, dlatego że ten projekt, który chcemy realizować przez najbliższe, ja chciałbym powiedzieć lata, bo to nie jest projekt na najbliższy sezon, tylko na najbliższe przynajmniej 3 lata. Sprowadza się do tego, że będziemy chcieli powiększać tą grupę, więc jeżeli chodzi o tych sponsorów, które mieliśmy do tej pory, to na pewno takie deklaracje są, ale wierzę mocno w to, że środowisko sponsorskie będzie się powiększało. Jestem przekonany o tym, że stworzyliśmy, właściwie stowarzyszenie, no, przez wiele lat stworzyło produkt, który jest w Wałbrzychu modny, który jest też produktem, który broni się finansowo, marketingowo, tak, firmy, które współpracują z nami, nie traktują tego jak wydawanie pieniędzy, tylko jako inwestycje w promocję swojej firmy, w pozyskiwanie kontaktów biznesowych, które umożliwiamy poprzez klub, więc myślę, że ta grupa przedsiębiorców, która do tej pory była z nami, także z nami zostanie, a będziemy robili wszystko, żeby ta grupa się powiększała. Powiedzcie mi panowie, chyba też do Ciebie pytanie, Wojtek, bo niektóre kluby ujawniają budżety, inne wręcz odwrotnie. Pojawiła się kwota 2,5 miliona złotych. Że to będzie budżet Górnika w nadchodzącym sezonie. Możemy się wokół tej kwoty jakoś obracać? Możemy o niej mówić? Możemy ją podawać? Czy to jest taka kwota rzucona, nie wiem, z kosmosu i w ogóle nieadekwatna do tego, co będzie? Czy ja powiem tak, w swoim imieniu powiem, że jestem zwolennikiem transparentności, bo jestem człowiekiem biznesu i uważam, że kwoty powinny zostać podawane, ale pod warunkiem, że one są na papierze zagwarantowane i podpisane, tak? Generalnie kluby nie podają tych budżetów najczęściej z tego powodu, że ten budżet powstaje w trakcie sezonu. Tak? To nie jest tak, że kluby pracują w komfortowej sytuacji i mają zapewniony budżet na starcie. Ten budżet, który się pojawia w mediach, ja szczerze mówiąc nie wiem skąd on jest wzięty, ale są to pieniądze, wokół których te kluby pierwszoligowe powinny budować budżety. Tak? Także ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie mam wiedzy na ten temat, jaki finalny będzie budżet klubu. Natomiast prace, które teraz już zostały przeprowadzone, pozwalają temu projektowi wystartować, tak? I kontraktować zawodników i myśleć o tym, żeby ten klub przez ten cały sezon miał stabilne podstawy. A jaki budżet powinien być w tym stanie? Na jakim poziomie? To trudne pytanie, bo budżety klubów pierwszoligowych bardzo mocno się różnią. My też nie mamy takiej wiedzy pełnej. Wiemy o tym, że Astoria Bydgoszcz podała 3,5 miliona, tak? Więc jeżeli klub chce być na poziomie pierwszego pretendenta do awansu, no to powinien być teoretycznie taki budżet. Natomiast w naszym DNA, w DNA Górnika od zawsze było to, że to nie chodzi o to, żeby mieć największy budżet. Chodzi o to, żeby mieć solidne podstawy organizacyjne, żeby na budżecie, który jest nawet średnio ligowy, zbudować taką organizację, taką drużynę, pozyskać takiego trenera,
który wyciągnie coś więcej z potencjału, który startowo może nie będzie najwyższy w lidze. Andrzej, naturalnie przeszliśmy do Ciebie. Mogę właśnie na tej, do Ciebie zwracać, prawda? Znamy się, nie będziemy Greka udawać. Masz w głowie koncepcję tej drużyny? Ja mam w głowie koncepcję tej drużyny i powoli, można powiedzieć, pewne części zaczynają się materializować. Natomiast jak to, no powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj ta sytuacja nie jest dla nas komfortowa z punktu takiego transferowego, ponieważ wielu, szczególnie tych młodzieżowych zawodników, już podpisało kontrakty, to jest, jak wiadomo, bardzo istotny element każdej drużyny, ponieważ ten młodzieżowiec, jak wiadomo, musi być na boisku cały czas i on będzie odgrywał bardzo ważną rolę w tych kluczowych spotkaniach. Więc tutaj jest, jakby to powiedzieć, istotną rolą podpisanie takiego zawodnika, który będzie nam mógł to, że tak powiem, zapewnić takie warunki. No i na podstawie tego będziemy, szkielet drużyny generalnie już jest. I teraz, krótko mówiąc, no musimy po prostu przejść do formalności, przeprowadzić, wiadomo, jakieś tam rozmowy z tymi zawodnikami, no i doprowadzić do tego, aby sformalizować to po prostu podpisem na kontrakcie. A ten szkielet to ilu zawodników? Dwóch, czterech, sześciu? Nie, no w zasadzie jest już... Dziesięciu? Komplet, można powiedzieć. Na papierze jest dwunastka ludzi, wybrana, że tak powiem. I teraz jest tylko kwestia, tak jak powiedziałem, no... Te negocjacje, wiadomo, że one trwają. Niektóre zakończą się powodzeniem, niektóre pewnie nie. My, tak jak tutaj Wojtek Chodaniewicz powiedział, no każdy klub musi się poruszać w ramach określonego budżetu i umówmy się, że my nie zamierzamy tutaj z nikim się licytować na jakieś, nie wiem, nieziemskie kontrakty, natomiast naprawdę ten budżet, który jest w tej chwili, który został jakby tak oszacowany, to jest bardzo mocny pierwszoligowy budżet i który nam pozwoli, myślę, na to, żeby zbudować dobrą drużynę. Zapytam naiwnie, jakieś nazwiska? Nie zostanie tych, którzy byli w poprzednim sezonie. Wczoraj odbyliśmy rozmowy ze wszystkimi naszymi zawodnikami, można powiedzieć, lokalnymi. No i teraz tak jakby, wie pan, zostaną... Następnym krokiem będzie przedstawione propozycje tym graczom, no i zobaczymy, jak oni po prostu się odniosą do tego, do tych kontraktów, które zostaną im przedstawione. Także to też po części zależy wiele, że tak powiem, od... Do tanga trzeba dwojga, tak jak to śpiewało kiedyś, śpiewał pan Cugowski chyba. Więc tutaj możliwe, że zostaną wszyscy Wałbrzyszani, o tak mogę odpowiedzieć jedynie, tak? Bądź zawodnicy, którzy są związani z Wałbrzychem. A na jakich pozycjach młodzieżowcy? Są planowani? 3, 4, 5. Czyli 3. Tak. A ty? I ty jesteś zwolennikiem ściągania zawodnika zagranicznego, bo rozumiem, że taki plan jest. Jest teraz na starcie sezonu, czy poszukania go przełom grudnia, stycznia, czyli przełom roku, żeby było trochę oszczędności w budżecie? Ja muszę przyznać tak, nie chodzi o to, jakim jestem zwolennikiem, natomiast to też uzależnione jest od pewnych warunków. Ten zawodnik, którego my mamy na myśli, jeżeli uda nam się dojść do porozumienia, to będzie od początku. Pozycja? No przecież tu padło tyle informacji dzisiaj. Ja może usprawiedliwię. My nie mamy podpisanego żadnego kontraktu. Pozycja mi tylko chodzi. Aha, pozycja. Pozycja, ale to jest bardzo niepozorny zawodnik. Może ja trochę zmienię akcenty, bo proszę Państwa, chcę powiedzieć tak, bo z tego punktu widzenia moja rola jest najważniejsza. Zamykamy sezon praktycznie bez żadnych zaległości, nawet nie praktycznie, bez zaległości. Cały sezon drużyna koszykarska była wspierana przez miasto, przez sponsorów głównych w takim stopniu, że cała drużyna i zespół mógł się w 100% skoncentrować na sporcie, na grze. Chcemy taki sam poziom komfortu zapewnić na najbliższy sezon. Spółka Zamek Książ
dzięki temu, że jest przykładem niebywałego sukcesu pod każdym względem, zarówno wizerunkowym, jak i również biznesowym, jest w stanie te oczekiwania dotyczące promocji miasta, promocji Zamku Książ spełnić również, jeśli chodzi o wsparcie finansowe. Miasto, tak jak do tej pory, będzie swoją rolę finansową wypełniało. Wierzę głęboko, że to właśnie na końcu doprowadzi poprzez sport, poprzez pracę zespołu do dobrego wyniku, ale chcę podkreślić, że ten poziom oczekiwań finansowych, który jest oczekiwany przez kierownictwo zespołu, zostanie spełniony. Mamy po tym ostatnim roku, po play-offach, ale również w oparciu o doświadczenia minionych lat, możemy powiedzieć, że nasza drużyna koszykarska, i dotyczy to nie tylko drużyny seniorskiej, w ogóle środowisko koszykarskie ma, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o zabezpieczenie trenerskie, opiekę, warunki na poziomie ekstraklasowym, a nawet przekraczające znaczną część tych, które są udziałem drużyn ekstraklasowych. I te warunki będą oczywiście utrzymane. Aqua Zdrój stało się miejscem spędzania znakomicie zorganizowanego wolnego czasu w czasie wydarzeń, meczu naszej drużyny przez całe rodziny. Bardzo doceniamy to, co zrobiło stowarzyszenie, co zrobiło Aqua Zdrój również, bo to jest współpraca, i domem koszykarskiego górnika definitywnie staje się Aqua Zdrój, również poprzez to, że stanie się udziałowcem spółki, która będzie prowadzić tą drużynę seniorską. To ma znaczenie oczywiście, dlatego że to daje niebywały komfort, jeśli chodzi o spokój, wolną głowę od zmartwień, i to jest również cel, jaki postawiliśmy sobie przez ostatnie miesiące i lata, i on będzie realizowany również. To obecność tutaj pana Rafała Grapińskiego, który jest odpowiedzialny za sportową stronę Aqua Zdroju, a również jest, przecież był drugim trenerem, jest radnym miejskim, ma dla nas ogromne znaczenie, bo jest taką osobą koordynującą tą współpracę, i mam nadzieję, że będzie tak jak do tej pory bardzo dobrze. Panie prezydencie, a kto będzie prezesem tej spółki? Co to są jako trudne zadanie? Ja nie wiem, czy to jest takie trudne zadanie. Ja znam bardziej gorące. Proszę Państwa, jako reprezentujący wolę mieszkańców reprezentuję walne zgromadzenie kilku spółek miejskich i mogę powiedzieć, że to zadanie będzie jedną z tych przyjemniejszych i łatwiejszych w stosunku do tego, co mają do zrealizowania prezesi pozostałych spółek, których jest przecież w każdym mieście, również naszym, sporo. Jeszcze nie mogę ujawniać, bo to będzie według mojej wiedzy decyzja Rady Nadzorczej, a ona zostanie ukonstytuowana wraz z umową spółki. To się stanie wkrótce i wtedy pewnie to Rada Nadzorcza razem z głównymi udziałowcami oznajmi, kogo wybrała na stanowisko prezesa spółki. Ale jest to pytanie ważne, bo to zmienia, no właśnie, przenosi na wyższy poziom organizację tej drużyny. To może być prezes innej miejskiej spółki? Nie. Nie. Nie może być, odpowiadając na pytanie. Wszyscy wiemy, że i tak tą spółką będzie kręcić pani prezes Żabska, ale zostawcie temu gościowi, który będzie prezesem, tą odrobinę satysfakcji, nie za podmiotowości. A tak poważnie mówiąc, to po prostu będzie to decyzja już formalna, ogłoszona. Ta spółka, o czym powiedział pan Wojciech Chodaniewicz, i wszyscy tu się wypowiadali, również pan Andrzej Adamek, to będzie przeniesienie organizacji tej drużyny, ale tylko drużyny seniorskiej. Chciałbym to podkreślić. My będziemy nadal, w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniem, będziemy rozwijać
niebywałe zjawisko, jakim jest koszykówka w najmłodszych grupach wiekowych i dalej, z wielkimi sukcesami juniorów młodszych, ale w oparciu o współpracę miasta z stowarzyszeniem. Natomiast spółka będzie działać przejrzyście, będzie publikowała swoje dokumenty. Chcę powiedzieć, że to jest projekt wieloletni, bardzo ważny dla wałbrzyskiego sportu, również dla Akwazdroju, również dla promocji naszego miasta, ale to jest tylko i wyłącznie możliwe dlatego, że ci, którzy byli przez 10 lat zaangażowani, nie ma tu Arka Chlebdy, nie ma tu pana Jarosława Krzemińskiego. Ja pamiętam naszą rozmowę chyba 11 lat temu w gabinecie, kiedy w sumie zdecydowaliśmy, czy idziemy dalej, czy raczej zapominamy o koszykarskim Górniku. Podjęliśmy decyzję, a później to już tylko cierpliwa 10-letnia czy wieloletnia praca w sumie nie tak licznej grupy ludzi zaangażowanych. Stowarzyszenie to jest kilkanaście osób pracujących na co dzień, ja znam 3-4 i oni doprowadzili do tego, że dziś jesteśmy w takim momencie, że mówimy, że w oparciu o te doświadczenia organizujemy podmiot o charakterze spółki gospodarczej, który ma swoje określone kodeksowe wymagania i tak dalej, i tak dalej. To jest z punktu widzenia właściciela, jakim jest miasto, a ja reprezentuję wolę właśnie większości mieszkańców, więc ta decyzja i ten moment tutaj jest równie ważny jak to, że mamy znakomitego trenera i sportowo liczymy na również wysoki poziom. To zmienia akcenty, zmienia bardzo wiele i to jest niezwykle, niezwykle ważne. Dziękuję bardzo. Poczekaj. Przywiążę się, przystawam, nie wyjdę stąd, mi nie powiesz, na jaką pozycję obcokrajowej. 7. No to zostaniesz tutaj. 2, 3, 4. No 2, 3, 4. Z bardzo uniwersalnym zawodnikiem, bo twierdzę całą 2, 3, 4, dobra. A kiedy pierwszy nazwisko? Ja myślę, że to stopniowo, w miarę... Nie, no wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie możemy ogłaszać tutaj nikogo, kto nie jest po prostu podpisany. Jeżeli złoży zawodnik podpis na kontrakcie, no to wiadomo, że wtedy możemy to ogłaszać. No, także to się będzie wydarzać już, myślę, na dniach. Od dziś powolutku wydarzać się będzie na dniach. Tutaj oczywiście znowu jest kolejny, wracamy do bardzo ważnej roli stowarzyszenia, które... Tutaj już bardzo dużo dobrych ciepłych rzeczy powiedzieć na ten temat. Natomiast dopóki nie powstanie spółka, ten kontrakt musi zostać podpisany przez kogoś, prawda? I tu znowu jest rola stowarzyszenia i potem trzeba będzie to w jakiś sposób odpowiedni przenieść na spółkę. Bo po prostu no tak jest. No nie możemy czekać, że tak powiem, już ani dnia dłużej. Krótko. Czyli w ciągu 2 tygodni nic nie zostanie podpisane? Nie. Być możliwe, że już na dniach, tylko po prostu, tak jak powiedzieć, stowarzyszenie będzie podpisywało. Spółka, temat spółki jest w organizacji, to się domyka. Ten temat się toczy i też nie należy, myślę, tutaj, że tak powiem, demonizować tego, czy ta spółka wstanie za 2 tygodnie, czy za miesiąc, to nie jest aż takie istotne. Dzięki stowarzyszeniu, z którym po prostu ta współpraca cały czas jakby jest. Okay. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa przed stół, żeby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Kolejne...